Siemano, dzisiaj przerabiam na farmie pierwszą hopę i lądowanie, znaczy w sumie drugą hopę i lądowanie od pierwszej rozpędówki. Na pierwszej zamiast wybicia ziemnego będzie kikerek, który wczoraj ogarnęliśmy. Tam sobie zafoliowany stoi. No, włączam timelapsa i lecę dalej z kopaniem. Tak to wygląda na razie i na dzisiaj niestety muszę skończyć, bo już nie mam czasu zbytnio, ale w sumie no to chyba wyższe ode mnie jest to wszystko i wybicie i lądowanie tam, tak mi się wydaje przynajmniej, że wyższe jest, fajnie to wyszło, właśnie chciałbym takie hopki robić, żeby to wybicie miało przynajmniej te 1,80 m, ja mam 1,83 m, no to myślę, że jak jest to nawet na mojej wysokości, to jest zarąbiście, bo z czegoś takiego lepiej się wybija, lepiej jakieś triczki się klei. Lecimy dalej z kopaniem pierwszej, drugiej hopy. No tak naprawdę to chcę dokończyć po prostu wybicie to i tam lądowanie ubić. Może przełożymy kiker, jak ktoś przyjedzie tam do przodu, żeby już był postawiony. Na razie tutaj stoi. No, to włączam timelapsa, bierzemy się do roboty. Tak, trzeba kopać, trzeba działać, żeby było niedługo skończone wszystko, cała duża linia. No, za dużo tu się nie zmieniło od ostatniego timelapsika, ale tak, dzisiaj będę grawił to lądowanie, bo tutaj Krzychu właśnie mi pomagał, przerzucił trochę, w sumie prawie całe wybicie na lądowanie, bo tam będzie kikerek, tu już wybitko skończone, tylko trochę jeszcze się musi ubić. I tutaj wygrabię dół, ten syf i będzie można polatać. Tak więc bierzemy się do roboty, załączam tutaj lapsa. Go, go! Nadszedł dzień w końcu. Stawiamy kiker na pierwszej hopeczce. Tu trzeba trochę zrobić miejsce, lądowanie usypane, ubite, znaczy ubite, zmrożone w sumie. No, stawiamy to i zobaczymy, może się poleci, może nie. Testy hopeczki. Pyk. Dobra, poprawiłem trochę kiter, żeby był równo, bo jednak był w dół trochę pochylony. Chyba jest git, można lecieć. No kurwa, Dartmoor, znowu kurwa zawyt. Korby specjalnie kupiłem, kurwa, wyższy model, żeby się nie rozbały. Chuj, lecę sobie z tepika małego, zajebałem ładną trójeczkę i się rozpiję.
A mówili, kupuj tego Dartmura. No to chyba gwara. Pół roku może mam te korby.